Dzień dobry, witam Państwa, Kacper Kita, a dzisiaj moim i Państwa gościem w rozmowie Nowego Ładu jest dr Marcin Kędzierski, współzałożyciel, ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Witaj Marcinie, dziękuję za Twój czas. Dzień dobry. A porozmawiam z doktorem Marcinem Kędzierskim na temat współczesnych Niemiec, ponieważ niedawno właśnie na stronie Klubu Jagiellońskiego Marcin Kędzierski napisał tekst ciekawy: Cywilne mocarstwo, radykalny pacyfizm, protekcjonalny ekologizm, niemieccy kapłani politycznego idealizmu, gdzie stawia kilka bardzo ciekawych tez, zaczynając od tego, że Niemcy wbrew naszym stereotypom, wbrew temu, jak jesteśmy skłonni ich postrzegać, nie są wcale aż tacy pragmatyczni, tylko są systematycznymi idealistami, a współczesna niemiecka kultura polityczna jest dzieckiem Immanuela Kanta. Dlaczego Twoim zdaniem Niemcy są tymi systematycznymi idealistami, a my ich postrzegamy jako pragmatycy, i na czym ów systematyczny idealizm polega? Otóż, nie odwołując się do historii z III Rzeszy, bo one są mocno oklepane, ale nawet jeżeli przyjrzymy się historii powojennych Niemiec po 1949 roku, to Niemcy wybrały sobie kilka idei, zarówno w takim wymiarze politycznym, jak i polityce gospodarczej, którym byli wierni i w taki sposób bardzo systematyczny. I to oczywiście czasem sprawiało wrażenie, że to jest przejaw jakiegoś takiego pragmatyzmu. Natomiast tutaj bardziej chodziło o perfekcjonizm, dlatego że, no, żeby podać najlepszy przykład, że są Niemcy w dobie maszyn parowych i w dobie lokomotyw parowych, no, doszli do perfekcji w produkcji tych lokomotyw parowych, ale nie zauważyli, że w międzyczasie nastąpiła zmiana i lokomotywy przeszły na napędzanie elektryczne, więc oni doszli do perfekcji, byli systematyczni w tym, żeby stworzyć właśnie genialną lokomotywę parową, która no, przestała się sprzedawać, ponieważ no, były już inne. Tak? Więc można znaleźć wiele takich przykładów, w których Niemcy właśnie do perfekcji na przykład rozwijały silnik spalinowy, i mają najlepsze samochody na świecie, ale przegapiły kompletnie tę rewolucję elektryczną w motoryzacji. I to pokazuje, że to nie zawsze jest racjonalne, to nie zawsze jest pragmatyczne. Więc gdyby tak spojrzeć nawet na takie proste przykłady z historii techniki, no to można zobaczyć, że Niemcy właśnie potrafią wybrać jakąś ideę, poświęcić jakiemuś pomysłowi, poświęcić się bez reszty. Im czasem nie zauważają, że to, w czym doszli już do perfekcji, nie jest istotne, tak? Że wypadałoby coś zmienić. No i tak samo jest z polityką. Oni doszli do perfekcji w relacjach energetycznych z Rosją, doszli do perfekcji w relacjach handlowych z Chinami i nie zauważyli w międzyczasie, że kontekst się zmienił i że tak naprawdę to spowodowało daleko idące uzależnienie, którego dzisiaj Niemcy są po prostu ofiarą. Na pierwszym miejscu wśród tych idei, które Niemcy realizują, wymieniasz pacyfizm. Pacyfizm oczywiście wynikający z doświadczeń II wojny światowej. No i pytanie Twoim zdaniem, na ile współcześni Niemcy są w stanie się w imię, tak jak tutaj wymieniasz bardzo ciekawy przykład, kiedy niemiecki parlament decydował się na wysłanie Bundeswehry poza granice niemieckie, to Joszka Fischer, czyli zielony, lewicowy pacyfista, motywował to hasłem nigdy więcej Auschwitz. Czy Twoim zdaniem rzeczywiście Niemcy współcześni są w stanie dojść do takiego postrzegania Rosji i jej obecnych działań, żeby w imię tegoż samego hasła od pacyfizmu się zacząć dystansować? To mi się wydaje mało wiarygodne z dwóch powodów. No, po pierwsze dlatego, że nawet jeżeli Niemcy zainwestują 100 miliardów euro, które zapowiedzieli, zainwestują w sektor zbrojeniowy, A to zrobią, znaczy nie ma powodu, żeby tego nie zrobili. Pamiętajmy, że mimo swojego pacyfizmu Niemcy mają bardzo dobrze rozwinięty przemysł zbrojeniowy, ale to właśnie w logice robienia gospodarczego dealu niż zbrojenia czy zwiększenia swojego własnego potencjału militarnego. Więc nawet jeżeli zainwestują te 100 miliardów, to tak naprawdę ten super sprzęt wojskowy będzie stał sobie w magazynach, będzie sobie stał w koszarach, no bo Niemcy nie są specjalnie zainteresowani służbą w Bundeswehrze i Bundeswehra jest takim... No musi być, czy jest, bo musi być, ale nie ma, ona nie jest specjalnie operacyjna i teraz gdyby w ogóle pojawiła się konieczność użycia tej Bundeswehry, no to zanim taka decyzja zostanie podjęta, to minie wiele, wiele miesięcy, a już przeciwko Rosji to już w ogóle jest praktycznie w zasadzie nierealne, zważywszy na fakt, że w niemieckiej świadomości politycznej jest takie przekonanie, że no główną ofiarą wojny był jednak Związek Radziecki i główną ofiarą, główne cierpienie z rąk nazistowskich Niemiec doświadczył naród rosyjski, nie naród polski, nie naród ukraiński, tylko naród rosyjski. No i stąd też idea w ogóle, że niemieccy żołnierze mieliby znowu zabijać Rosjan, nie mieści się w ogóle w takiej optyce powojennego Niemca. Więc z tych dwóch powodów nie ma takiej możliwości. I to oczywiście jest pytanie dla Polski, no bo my zawsze możemy powiedzieć, że chcemy mieć jakieś gwarancje bezpieczeństwa i jeżeli Niemcy mówią, że niespecjalnie podoba im się nasz euroatlantycyzm, no to możemy powiedzieć, no dobrze, no to w takim razie zamiast Amerykanów wydajcie nam gwarancje bezpieczeństwa, ale Niemcy po prostu nie są w stanie ich dać, a nawet jeżeli te gwarancje dadzą, no to one będą niewiarygodne. To znaczy, gdyby nagle wojsko rosyjskie, zresztą to jest, wydaje się dzisiaj nieprawdopodobne, ale zaatakowało, nie wiem, Wilno, Rygę, Tallin, a nawet Warszawę, no to te niemieckie wojska nie wyjdą z koszarów, to minie ładnych kilka miesięcy. No jednak na wojska amerykańskie możemy liczyć w perspektywie kilkudziesięciu godzin, tak, czy kilku dni. Więc to jest zupełnie inna optyka i to też trzeba Niemcom bardzo wyraźnie komunikować, że nie mogą się dziwić, że my dzisiaj niespecjalnie liczymy na ich gwarancję, właśnie ze względu na ten ich pacyfizm i to trzeba zrozumieć i uszanować. No pacyfizm, który nazywasz wręcz lumpen pacyfizmem. Zaczynasz w ogóle tekst od nazwania osobliwego niemieckiego moralistycznego pouczania Belehrung wobec mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej. To jest na pewno coś, z czym się spotykali nie tylko ludzie zajmujący się jak ty Niemcami. Z czego to niemiecka chęć pouczania wynika? Czy jest to taki, bo to jest takie zasadnicze pytanie, na ile Niemcy współczesne są rzeczywiście, tak jak dawne Niemcy, imperialistyczne, tylko realizują to innymi metodami? Niemcy są niewątpliwie są państwem z aspiracjami imperialnymi, co wynika po prostu z faktu, że są największym krajem w Europie, jeżeli popatrzymy na liczbę ludności. Niemcy liczą 83 miliony mieszkańców i są o wiele większe nawet niż Francja, Włochy i Wielka Brytania, bo to są państwa, które liczą około 60 milionów mieszkańców. Jak popatrzymy sobie na wielkość gospodarki, no to ta gospodarka niemiecka dzisiaj to jest około 1,5 gospodarki Unii Europejskiej. Jak popatrzymy na eksport, no to Niemcy eksportują prawie połowę dóbr z Unii Europejskiej, że mówię w sensie wartości. Więc to pokazuje, że no Niemcy są, jest takie ładne powiedzenie, że z lat 90. po zjednoczeniu Niemiec, bo przed zjednoczeniem Niemcy liczyły 60 milionów i były porównywalne do Francji. Po zjednoczeniu Niemiec stało się krajem, jak to ładnie jest powiedziane, zbyt dużym na Europę, a zbyt małym na świat. Tak? I to jest ten dylemat, z którym się Niemcy cały czas muszą mierzyć, że nie pasują do tej Europy, że przez całe kilkadziesiąt lat po wojnie starali się te swoje aspiracje chować za plecami Unii Europejskiej, tylko tak bardzo urośli, że w zasadzie już nie mają się jak schować, bo wystają. I to jest ten niemiecki problem, bo Niemcy nie chcą tej funkcji hegemona sprawować, oni się od tego bardzo mocno odżegnują, no jednocześnie są zbyt małym państwem, żeby odgrywać taką rolę na arenie międzynarodowej, no bo nie mają choćby takiego potencjału militarnego i raczej go mieć nie będą, nawet nie w sensie potencjału gospodarczego, tylko pewnej woli, bo to też jest element hard power, czyli wola do tego, żeby ten potencjał użyć. Natomiast naturalnym obszarem takiego oddziaływania dla Niemiec będzie Wschód. I to wynika z pewnych tradycji pruskich, to znaczy Niemcy, chociaż są zafascynowani Amerykanami, to jest taka trudna miłość, o tym pewnie jeszcze porozmawiamy, są zafascynowani Francją, natomiast no jest z nich mocno ta pruska perspektywa, no i pamiętajmy, że jednak te źródła dzisiejszej niemieckiej państwowości jednak tkwią w w Prusach, tak? Czyli tkwią na wschodzie. Stąd też nie jest przypadkowa ta relacja z Rosją. Więc jakby naturalnym jest to, że ten obszar między Niemcami i Rosją jest postrzegany jako taki naturalny obszar niesienia kaganka cywilizacji. Tak? I to w takim niemieckim myśleniu politycznym jest ważne. Oczywiście to nie jest tak, że jakbyśmy spotkali przeciętnego Schmidta na ulicy Frankfurtu i on by powiedział, że on teraz ma nieść kaganego siaty dla kogoś w Warszawie czy w Krakowie. Natomiast no, to jest jakoś obecne w takim, powiedzmy, mentalności niemieckiej klasy politycznej. No tak, wymieniasz tutaj, to jest na pewno bardzo ciekawe, te konkretne niemieckie określenia, jak na przykład tutaj Zivilmacht, co tłumaczy jako mocarstwo cywilne albo mocarstwo cywilizacyjne. I to jest na pewno coś, z czym się wielokrotnie spotykali nawet tacy zwykli Polacy, czyli to, i co na pewno wielu Polaków drażniło, czyli to przekonanie Niemców, że w związku z tym, że oni kiedyś popełniali takie zbrodnie, to teraz, ale się tak bardzo z nimi rozliczyli, że mają i większe moralne prawo do tego, żeby rozliczać wszystkich innych z tego, jak się ze swoimi nawet znacznie mniejszymi, ze swoją ciemną przyszłością rozliczyli. Z czego to właściwie wynika? Bo czy to jest jakaś racjonalizacja swojej własnej strasznej przyszłości? Bo to jest coś, co jest na pewno bardzo utrudnia relacje Niemców z każdym narodem, który ma z nimi, no miał z nimi nieprzyjemne doświadczenia, delikatnie mówiąc. No, ja wrócę do tego systematycznego idealizmu. Jeżeli Niemcy coś robią, to muszą w tym być mistrzami świata. Tak? Jeżeli grają w piłkę, to muszą być mistrzami świata. Jeżeli robią samochody, muszą być mistrzami świata. Jeżeli przepraszają, to w tym przepraszaniu muszą być mistrzami świata. I ten perfekcjonizm jest takim źródłem, jak to określa profesor Michał Łuczewski, kapitału moralnego. Znaczy, oni uznali, że przepraszając mogą tak naprawdę budować swój kapitał moralny, który daje im możliwość tak naprawdę, no, czy to pouczania, ale w ogóle takiego odgrywania takiej szczególnej, wyjątkowej roli w stosunkach międzynarodowych. No, oni są tymi właśnie kapłanami liberalizmu, kapłanami idei rządów prawa. I to też świetnie było widać w przededniu wojny, kiedy 22 czy 23 lutego, czyli faktycznie na kilkadziesiąt godzin przed wjazdem rosyjskich czołgów na teren Ukrainy, w niemieckim Bundestagu odbyła się taka debata, w którym to już było kilka godzin po ogłoszeniu decyzji o zawieszeniu budowy gazociągu północnego, tej drugiej nitki. No i Niemcy się jakby tak rozsmakowywali, i politycy, i dziennikarze, jacy jesteśmy wspaniali, patrzcie, to myśmy zrezygnowali z tego gazociągu północnego. To my doprowadziliśmy do tego, że nie wybuchnie wojna między Rosją i Ukrainą. Czyli tak naprawdę jakby w ogóle nie było tej perspektywy, że to oni zbudowali gazociąg północny i ciągną gaz z tą pierwszą nitką i że to tak naprawdę niemiecka polityka w dużej mierze karmiła te imperialne aspiracje Federacji Rosyjskiej, ale oni starali się pokazać, patrzcie, jak jesteśmy wspaniali. To oczywiście upadło dzień później, kiedy rosyjskie czołgi wjechały na Ukrainę, ale znowu 27 lutego kanclerz Scholz wychodzi i w Bundestagu zapowiada to Zeitenwende. No i wszyscy się zachwycają tym, i Niemcy sami się zachwycają tym, jak oni są wspaniali, że mogli powiedzieć, że byli głupi, że teraz oni dokonują takiej, nikt inny nie dokonał tak wspaniałej zmiany. Tylko że niestety z tych zmian, znaczy, że one trwają, tak, że z nich niewiele wynika. I tak, że Niemcy już w ciągu tych ostatnich 3 miesięcy kilkukrotnie zapowiedzieli, że oni teraz doślą najlepszą broń do Ukrainy. Po 2 tygodniach wychodzi, i to znowu mają super media, więc media pokazują, że jednak nie wysłali, więc wychodzi kanclerz Scholz, mówi, przepraszam, ale teraz to już na pewno wyślą super broń do Ukrainy. Po czym po 2 tygodniach znowu wychodzi i gramy taki serial. Tak? I w końcu ta broń trafi pewnie w listopadzie czy grudniu. Natomiast no to kompletnie rujnuje wiarygodność tego państwa. Natomiast no to jest jakby element tego grania cały czas tą kartą, tylko że ta karta może być wiarygodna raz, dwa, trzy. Natomiast no, Niemcy nie zauważają, że ta karta jakby przestała być wiarygodna, no bo ileż można przepraszać, jeżeli za tym przepraszaniem nie idzie jakaś forma, no powiedzielibyśmy, zadośćuczynienia, tak? Jakbyśmy wzięli tradycyjne nauczanie Kościoła o spowiedzi, no to jest, nie wystarczy spowiedź i wyznanie grzechu, tylko jeszcze musi być ten element zadośćuczynienia. No i z tym Niemcy mają problem. To także widać w obszarze reparacji wojennych. No na pewno to widać w wielu obszarach. Może dlatego nie powinniśmy aż tak chcieć, że nie powinniśmy z tego powodu chcieć, żeby na serio brali się za swoje wojsko, bo wtedy też w tym będą chcieli być mistrzami świata i skończy się tak jak ostatnio, mówiąc bardzo, ale to chyba nie jest możliwe. Oni chyba, to byłaby zbyt duża zmiana dla nich z tą bronią, chociażby to, o czym mówisz, oni chyba nie są do tego zdolni, żeby się militarnie na poważnie zaangażować nawet w wojnę na Ukrainie. Nie, to jakby tutaj jest dla mnie absolutna jasność, to znaczy, że nie ma powodów do obaw tego, że Niemcy nagle zaczną się zbroić, to znaczy jakby myślę, że, no nie powiem, że nigdy, bo w Polsce nie ma nigdy, ale przez najbliższych kilkadziesiąt, jeżeli nie powiedzieć kilkaset lat, Niemcy nie będą skłonne, czy zdolne do tego, żeby przełamać tę traumę. Jednak to społeczeństwo zostało, przepraszam za określenie, ale bardzo głęboko zgwałcone w 1945 roku i to doświadczenie jednak, którego my w Polsce nie mamy i też często go nie rozumiemy, ale no jednak okupacja, czy to aliancka, tak, czy amerykańska, czy okupacja, zwłaszcza radziecka, no było niezwykle traumatycznym doświadczeniem, to znaczy liczba zgwałconych kobiet, liczba miast, które zostały zrównane z ziemią, no też liczba tych ofiar, pamiętajmy, że w czasie wojny zginęło 6 milionów Niemców, więc ta trauma jest tak silna, też przesiedlenia, tak, no ile liczba Niemców przesiedlonych z terenów obecnej Polski, więc ta trauma jest naprawdę bardzo mocno obecna, nie sądzę, żeby oni w ogóle kiedykolwiek pomyśleli sobie w przewidywalnej przyszłości, że mogliby znowu użyć wojska, użyć tej siły militarnej, ale no właśnie, ale to im nie przeszkadza do tego, żeby odgrywać tę rolę mocarstwa, no bo właśnie sobie wymyślili te pojęcia mocarstwa cywilnego, tak? Czyli, że można odgrywać rolę mocarstwa bez tego klasycznego hard power. Bez klasycznego hard power i tutaj ich główną siłą jest gospodarka. Piszesz tutaj również o tym, że kolejne ważne pojęcie, które wprowadzasz, to jest Handelsstaat. No i co więcej, piszesz o tym, że przez ostatnie dekady poziom zblatowania elit politycznych, biznesowych i medialnych w Niemczech rozrósł się do monstrualnych rozmiarów. Czy rzeczywiście jest dzisiaj tak, że niemiecki rząd, kolejni kanclerze, ministrowie służą tak naprawdę głównym ich wręcz raison d'être, ale też ich postrzeganiem interesu Niemiec jest po prostu realizacja interesów niemieckiego przemysłu, niemieckich koncernów? Ja tam używam takiego porównania, że Niemcy mają gospodarczy szowinizm, tak jak Francuzi są zdani z takiego politycznego szowinizmu, czyli że polityka zagraniczna, nawet Unia Europejska ma służyć interesom Francji, tak w przypadku Niemiec tutaj wszystko ma służyć interesom niemieckiej gospodarki. To też jest bardzo mocno amerykańskie, bo to jest tak odwołanie do tej wypowiedzi z lat 50., że co jest dobre dla General Motors jest dobre dla Stanów Zjednoczonych. No i tutaj tak samo właśnie, jak wskazuje w tekście, można powiedzieć, co jest dobre dla Audi, co jest dobre dla Volkswagena, co jest dobre dla BASF. Czyli tego ogromnego potentata na rynku chemicznym, no to jest także dobre dla Niemiec. No i to jest w ogóle specyfika, ponieważ Niemcy w tych rankingach korupcji wypadają fantastycznie, oni zawsze są w pierwszej dziesiątce, w ostatnich latach właśnie nie wypadają z pierwszej dziesiątki, no ale Niemcy są państwem głęboko skorumpowanym, tylko ta korupcja jest fakturowana, tak? To jest tak, że to jest tak jak w Polsce lekarze przyjmują w prywatnych praktykach po to, żeby wpisać na listę, tylko biorą za to paragony i to jest taka zalegalizowana korupcja. No to w Niemczech tak samo mamy taką zalegalizowaną korupcję, że to wszystko dzieje się, no, kanclerz Merkel, która obwoziła po świecie niemieckie firmy, załatwiając im kontrakty, z tego czerpały przecież korzyści niemieckie partie polityczne. Natomiast, to też zaczyna docierać do świadomości Niemców, ta korupcja miała nie tylko charakter taki zalegalizowany, sformalizowany, ale też ten charakter taki nieformalny, tam gdzie już nie partie polityczne, ale poszczególni politycy czerpali korzyści z tego reprezentowania interesów niemieckiego przemysłu. No, Związek Niemieckich Przemysłowców, BDI, to jest jedna chyba najważniejsza. Szef tego związku jest chyba trzecią osobą w państwie, po kanclerzu i po trenerze reprezentacji Niemiec w piłce nożnej, tak? Więc to jakby taką hierarchię sobie wziąć, to się będzie kanclerz, trener reprezentacji i szef Związku Przemysłu Niemieckiego, więc może być tak, że z tych szaf, czy to w CDU, czy w SPD, czy no bo pewnie też FDP, zaczną powoli wypadać trupy właśnie tego zblatowania, tej korupcji. I tutaj w dobrej sytuacji są Zieloni. Zresztą to też nie jest przypadek, że Zieloni tak bardzo dobrze wypadają w sondażach i mają taką dużą niezależność też w mówieniu o tym, jaką politykę Niemcy powinni prowadzić. I trochę nie oglądają się na to, co mówi niemiecki biznes, bo ten poziom właśnie zblatowania, to jest najmłodsza niemiecka partia z tych dużych i ten poziom zblatowania niemieckiego biznesu i polityki w przypadku Zielonych jest najmniejszy. Natomiast w przypadku CDU i SPD osiągnął monstrualne rozmiary. No i dzisiaj tak naprawdę te partie są troszkę na pasku, tak, niemieckiego biznesu, niemieckiego przemysłu, zwłaszcza przemysłu motoryzacyjnego. A jak ten przemysł, jak to zblatowanie polityki przemysłu i biznesu się przekłada na życie przeciętnego Niemca? Czy te elity biznesowo-polityczne rzeczywiście w ramach tego bogacenia się, skutecznego dominowania kolejnych rynków rzeczywiście prowadzą do tego, że przeciętny Schmidt, tak jak powiedziałeś, ma potem więcej w portfelu, ma większy dom, ma pieniądze na samochód i tak dalej, czy na cokolwiek, co będzie chciał? To jest bardzo ciekawy wątek, bo tak było w latach 70., 80., kiedy Niemcy miały państwo dobrobytu, on tak definiowane, że ubóstwo jest definiowane jako brak pralki i telewizora, więc państwo nawet dopłacało, czy kupowało obywatelom telewizor i pralkę. I samochód. To był taki jakby minimalny standard w ogóle życia, ale to się zmieniło. Znaczy wraz z takim przewrotem, powiedzmy, neoliberalnym w latach 80., 90., pojawienia się nowej elity przemysłowej i finansowej, jesteśmy świadkami też po wprowadzeniu euro, na którym Niemcy bardzo mocno skorzystały. Jeszcze w 2000 roku mówiono o Niemczech jako o chorym człowieku Europy, a wprowadzenie euro i rozszerzenie Unii Europejskiej na wschód tak naprawdę sprawiło, że ta niemiecka gospodarka wystrzeliła, ale te korzyści z tego rozwoju nie rozkładały się równomiernie i poziom nierówności w Niemczech narastał. I to też nie jest przypadek, że ta ostatnia kampania wyborcza, którą wygrało SPD, tak naprawdę kręciła się wokół tematyki socjalnej, to znaczy to, co się stało w Polsce w 2015 roku, oczywiście zachowując wszelkie proporcje, wydarzyło się w Niemczech w 2021 roku, że poziom ubóstwa, poziom wykluczenia, poziom takich braku perspektyw rozwoju gospodarczego był jednym z głównych przyczyn, dla których ludzie głosowali na SPD, które właśnie bardzo mądrze tę kampanię oparło o hasła socjalne, o hasła, przecież pamiętajmy, że Niemcy do niedawna nie miały na przykład płacy minimalnej, tak? To dopiero od bodaj 2015 roku, więc ta konieczność takiego dowartościowania tych gorzej sytuowanych, to jest w Niemczech bardzo wyraźna potrzeba i to także dotyczy, nie zapominajmy, migrantów, tak? No bo to są, podobnie zresztą jak we Francji, te osoby w pierwszym, ale zwłaszcza w drugim pokoleniu, może nie są aż tak bardzo wykluczone jak we Francji, ale jednak ten poziom życia w Niemczech relatywnie spada. Tak? Nie mówię, że on jest niższy niż w Polsce, ale on relatywnie spada. No i niewątpliwie nie wypełnia tych aspiracji, które Niemcy mieli jakby odziedziczone po poprzednich pokoleniach. No to jest bardzo ciekawy wątek, bo to jest pytanie o to, na ile niemiecka dominacja w Europie sprawia, że ci zwykli Niemcy są zadowoleni, że w ogóle, że Niemcy są zadowoleni i sprawia, no bo to jest, też jest pytanie o trwałość tej dominacji, tak? Czy ta elita polityczno-biznesowa, która skutecznie zbudowała niemiecką pozycję, chociażby mówisz o euro, mamy Europejski Bank Centralny, który przecież nieprzypadkowo ma właśnie w Niemczech siedzibę, na ile to jest coś, co będzie kolejne dziesiątki lat trwało, dlatego że po prostu sami Niemcy będą to popierać, bo przecież Niemcy dzisiaj są na przykład bardziej sceptyczni niż Francuzi, jeśli chodzi o dalszą integrację Unii Europejskiej. No i spotyka się chyba czasem też w Niemczech głosy, że w gruncie rzeczy to te biedne kraje żyją z niemieckiej pomocy i nam się to wcale aż tak bardzo nie opłaca. Tak, no jest taki trend, zresztą na tym nurcie wyrosło AfD, ale też bym nie powiedział, że Niemcy są aż tak bardzo przeciwni dalszej integracji europejskiej. No jednak i Zieloni, i SPD o tym mówią, jednak zdobyły w wyborach prawie 50%, więc to nie jest tak, że ta nowa niemiecka klasa średnia wielkomiejska, ona jest taka mocno proeuropejska, więc tutaj pewnie te Niemcy się różnią i nie są takie mocno jednorodne. Natomiast to, co dla Niemiec jest szczególnie istotne, to fakt, że potencjał rozwoju, czy potencjał wzrostu oparty o te stare przemysły się powoli kończą. Oczywiście Niemcy dzisiaj na gwałt inwestują w elektromobilność i na przykład w budowanie czy w szukanie nowych technologii w zakresie baterii do samochodów. Natomiast ta niemiecka gospodarka jest zapóźniona, ona jest oparta właśnie o tradycyjny przemysł, przemysł maszynowy, przemysł samochodowy, przemysł chemiczny. To nie jest kraj, który ma takie przełomowe technologie, tak, cyfrowe. Niemcy, jeśli popatrzymy sobie na przykład na telefonię komórkową, tak? Jeżeli ktoś z naszych widzów kiedyś przejechał przez Niemcy, to wie, że poza większym miastem, połączenie się czy zobaczenie czegoś na YouTubie w zasadzie graniczy z cudem, tak? Bo ten internet jest tam tak słaby. To też jeśli chodzi o e-administrację, no te usługi administracyjne, i to jest pewnie teza, która może zaskoczyć naszych też widzów, są o wiele bardziej rozwinięte w Ukrainie niż w Polsce, nawet, a zwłaszcza w Niemczech, tak? Więc Niemcy mają do nadrobienia takie spore zapóźnienie cyfrowe i to jest oczywiście coś, co się, ja wierzę w to, że Niemcy, jestem przekonany w to, że Niemcy sobie z tym poradzą, tak? Znaczy, że Niemcy nie wymyślają nowych technologii, ale potrafią genialnie integrować inne technologie. Znaczy, samochód jest takim przykładem, tak? Samochód to nie jest jakiś wielki wynalazek, ale samochód integruje mnóstwo różnych wynalazków, których Niemcy pewnie nie wynaleźli, ale potrafili złożyć w całość. I można powiedzieć, że podobną rolę odgrywają Chińczycy. Znaczy Chińczycy też są takimi genialnymi integratorami, stąd te podobieństwa Niemców i Chińczyków. No, natomiast to zajmie czas, tak? I to zajmie czas, i to dostosowanie zajmie co najmniej kilka, jeśli nie kilkanaście lat. No i to będzie trudny czas dla niemieckiej gospodarki, bo wtedy już na razie jeszcze udaje się dzielić tym dobrobytem z tymi mniej zamożnymi, chociaż tak jak powiedziałem, to dzielenie było wystarczająco, czy daleko niewystarczające, no ale te zasoby zaczną się powoli kurczyć w najbliższych latach i to sprawi, że no, będzie rósł taki potencjał, nie mówię, że rewolucji, tak, ale jednak pewnego społecznego sprzeciwu wobec tego modelu społeczno-gospodarczego. No to jest bardzo ciekawe pytanie, bardzo ciekawe problemy, których tutaj dotykasz, bo one będą dotykać też nas, tak, tego na ile Niemcy będą kształtować swoją ogólną europejską politykę, no bo przecież chyba będą wolały, żeby jeżeli już gdzieś był ten dobrobyt, jeżeli zasoby będą coraz bardziej ograniczone, to alokowały je raczej u siebie, a nie w tych biedniejszych państwach Unii Europejskiej. Czy możemy się twoim zdaniem rzeczywiście spodziewać, że w najbliższych latach Niemcy będą jeszcze bardziej oszczędne, a bardziej wymagające wobec tych państw biedniejszych, państw wschodnich? Na to pytanie nie mam jednoznacznej odpowiedzi, dlatego że niemiecki przemysł, ten święty Związek Niemieckiego Przemysłu, no ma jednak rosnącą świadomość, że ta współpraca z Chinami oparta o tanie surowce z Rosji, ona się skończy. To znaczy, oni tego nie chcą jak najdłużej to ciągnąć i korzystać z tego, póki się da, ale wiedzą, że to się będzie kończyło. I to widać już także po nawet sprzedaży niemieckich aut. Jak sobie popatrzymy na dane dotyczące jaki procent niemieckich aut jest sprzedawanych na różnych rynkach, no to rekordowym rynkiem jest rynek chiński, ale ten udział zaczął spadać od 2019 roku, jeszcze przed pandemią. No, powód jest prosty. Chińczycy kupili tak naprawdę, czy zaprosili Siemensa, Volkswagena, Audi, BMW do siebie, ale nauczyli się to kopiować i prędzej czy później będziemy mieli chińskie odpowiedniki Siemensa, chińskie odpowiedniki Audi czy chińskie odpowiedniki Volkswagena, więc Niemcy w krótkiej perspektywie stracą tam te zakłady przemysłowe, które produkowały komponenty dla niemieckich aut sprzedawanych w Europie, a w dłuższej perspektywie stracą też te komponenty dla aut, które produkowali na chiński rynek. A to oznacza, że w ogóle, żeby uratować, no chiński rynek jest dla Niemców nie do ratowania moim zdaniem w perspektywie dekady, ale żeby uratować choćby europejski rynek, no to muszą gdzieś tą bazę przemysłową przenieść. Ta baza przemysłowa, żeby była konkurencyjna, musi być tam, gdzie są w miarę niskie koszty pracy. Z naturalnym kandydatem jest Europa Środkowa, tym bardziej, że są tu rozbudowane już te sieci dostaw i nasza wymiana gospodarcza, mimo kiepskich relacji politycznych, no ona rośnie po prostu jak drożdżowe ciasto, tak? Tylko, że ten potencjał, czy te możliwości Polski, Czech i Węgier, żeby tutaj jeszcze ulokować kolejne fabryki, są już ograniczone. No przecież w Polsce w tych specjalnych strefach ekonomicznych już nie ma rąk do pracy. Więc naturalnym miejscem, gdzie taką bazę przemysłową, tak do spodów transportowych, gdzie można ją ulokować, jest właśnie Ukraina. No pytanie jest takie, czy Niemcy, no ale żeby to się stało, no to trzeba ustabilizować front i trzeba Ukrainę odbudować, tak? No bo dopóki nie wpompujemy w Ukrainę kilkuset miliardów dolarów w ich infrastrukturę, no to Ukraina nie będzie mogła być zapleczem przemysłowym. I to jest ciekawe, bo w samych Niemczech zaczynają się pojawiać takie głosy, one nie są prawdziwe, ale one są elementem takiej niemieckiej debaty, że Niemcy są uzależnione od Rosji, ale uzależniły się też od Ukrainy. i musimy się dzisiaj uniezależnić gospodarczo od Ukrainy, to oczywiście nie jest prawdą, ale to jest taki głos pokazujący, że no to może jednak z tą Rosją, tak, że ten Związek Niemieckiego Przemysłu tam będzie sączył tę truciznę, że no ale wróćmy do tych relacji z Chinami i z Rosją, to było dla nas dobre, nie musimy wtedy inwestować tak dużo na tę Ukrainę, albo tak się od nich też uzależniliśmy. Więc takie głosy są już w Niemczech obecne. One jeszcze 3 miesiące temu w ogóle nie mogłyby się pojawić, no ale dzisiaj, kiedy ta wojna już tak powoli przycicha, już tak, no jesteśmy nią zainteresowani, ale nie żyjemy nią już tak jak jeszcze 2 czy 3 miesiące temu, no to te głosy w niemieckiej debacie publicznej będą powracały i to jest moim zdaniem jedno z najciekawszych pytań. Czy Niemcy zrozumieją, że odbudowa Ukrainy jest szansą, a powiedziałbym, że wręcz koniecznością dla ich gospodarki, czy jednak uznają, że najlepiej ciągnąć jak długo się da tę relację z Rosją i z Chinami, a ponieważ nie ma dzisiaj Rosji bez Ukrainy, no to wspieranie Ukrainy tak naprawdę oznacza porażkę Rosji, więc tutaj to jest chyba najważniejsze pytanie, które stoi przed niemiecką elitą polityczną. No i drugie pytanie, co zrobić w tych relacjach transatlantyckich, czy dalej odgrywać rolę ambasadora amerykańskich interesów, czy jednak bardziej pójść na swoje, chociaż dzisiaj nie mają ku temu potencjału. No właśnie tutaj dochodzimy do tego pytania o Chiny, Rosję, ale też po prostu handel z państwami niedemokratycznymi, takimi no dość radykalnie niedemokratycznymi. Piszesz tutaj o idei Wandel durch Handel, tak, zmiany przez handel. Bo rozumiem, że niemiecki biznes jest tutaj po prostu w dużej mierze pragmatyczny, mówiąc delikatnie, czyli po prostu interesują go zyski, a elita polityczna i społeczna jakby bardzo długo przez te powiedzmy 30 lat ostatnie od zjednoczenia z jednej strony, a przemian pokomunistycznych z drugiej strony naprawdę wierzyła, że z każdą kolejną umową Rosja czy Chiny stają się bardziej demokratyczne, bliższe tej zachodniej czy też niemieckiej cywilizacji. Czy to może pęknąć jakby wraz z tym, jak mamy z jednej strony wojnę, z drugiej strony Xinjiang i podobne historie, które docierają z Chin? To jest taki mit pokutujący często w Polsce, że niemieckie elity polityczne nie były świadome tego, co dzieje się w Rosji, albo nie są świadome tego, co dzieje się w Xinjiangu, w fabrykach Volkswagena, w których mamy pracę pracowników przymusowych. Nie, znaczy Niemcy są tego świadomi, tak? Znaczy niemieckie elity polityczne też są tego świadome. I nie żyjmy takim złudzeniem. Znaczy oni oczywiście to opakowują w takie ładne pudełko, tak? Z napisem prawa człowieka i wartości republikańskie, liberalne. Ale zresztą nie traktujmy Niemców jako pół-idiotów, to znaczy, że niemieckie elity polityczne faktycznie mają świadomość tego, że tam są łamane prawa człowieka, tylko po prostu się to im opłaca, tak? Więc tutaj, zresztą tak samo jak niemieckie elity biznesowe. Więc to nie jest tak, że tutaj miałaby się jakaś świadomość zmienić, natomiast no, ten temat może się pojawiać coraz mocniej w debacie publicznej i ten temat podnoszą na przykład Zieloni, to znaczy jak popatrzymy sobie na debaty, które były po no, de facto nacjonalizacji Hongkongu i wprowadzeniu tych nowych przepisów w Hongkongu, które tworzyły, znaczy łamały tę zasadę jeden kraj, dwa systemy, tak, że w zasadzie ten system chiński został narzucony Hongkongowi, to wówczas to było przełom maja i czerwca, dokładnie rok temu w Bundestagu, no jednak głos niemieckich zielonych, które wzywały niemiecki biznes do wycofania się z Chin, były bardzo wyraźne, więc takie głosy też trochę płynęły ze strony FDP. Więc to nie jest tak, że ten temat nie jest obecny w niemieckiej polityce. Te stare niemieckie elity polityczne na to przymykały oko, natomiast te nowsze niemieckie elity, które są faktycznie o wiele bardziej idealistyczne niż ich starsi koledzy, możliwe, że to jest kwestia młodości i za kilkanaście lat staną się bardziej pragmatyczni, ale one jednak dopominają się rezygnacji relacji z Rosją. Na Zieloni się dopominają z powodów czysto ekologicznych, tak, zerwania relacji z Rosją i tej współpracy gazowej i tak samo z powodów czysto takich no, liberalnych domagają się zerwania relacji z Chinami. Więc to jest coś, co odgrywa rolę w niemieckiej polityce i będzie odgrywało coraz mocniejszą rolę, zwłaszcza dla tego pokolenia, tego wielkomiejskiego pokolenia liberalnych Niemców, które no, głosuje dzisiaj na Zielonych. No tutaj pytanie, które się strasznie narzuca, no to skoro oni nie są tymi pół-idiotami i rozumieją, co się dzieje w Rosji czy Chinach, to dlaczego tak uparcie z Rosją czy innymi państwami niedemokratycznymi, bo przecież sprzedają też chociażby sprzęt wojskowy najróżniejszym państwom bliskowschodnim i tak dalej, dlaczego tutaj są tacy pragmatyczni jednak i po prostu korzystają na swoich interesach, a tak uparcie chcą realizować demokratyczne państwo, inaczej, tacy wymagający są w realizacji demokratycznego państwa prawa, prawach człowieka i tak dalej wobec Polski, która w oczywisty sposób ma sobie mniej do zarzucenia na tym polu niż Rosja, Chiny czy państwa bliskowschodnie. To jest po prostu narzędzie polityki, to znaczy Niemcy, oczywiście ja nie twierdzę, że ta niemiecka troska o praworządność jest zupełnie cyniczna, natomiast jest to pewien element czy funkcja polityki i odgrywania czy budowania tak naprawdę swojego kapitału. Mówimy o kapitale moralnym, ale to jest też taki kapitał instytucjonalny, że no Niemcom nikt dzisiaj przecież nie zarzuca w ogóle, że oni łamią prawa człowieka, czy oni dokładają rękę do łamania praw człowieka, czy do łamania pewnych wartości demokratycznych. Niemcy są, tak jak często liberałowie chcą siebie widzieć jako takich arbitrów elegancji, którzy teraz będą rozstrzygali między konserwatystami, a powiedzmy lewicowcami, progresistami, no to Niemcy też chcą wejść do takiego arbitra, że oni są ponad tym wszystkim i oni teraz będą rozstrzygali spory między wschodem i zachodem, że są takim, jak to Bismarck mówił, tak są takim uczciwym, zaufanym pośrednikiem właśnie, który stoi ponad i teraz będzie rozstrzygał teraz tutaj, pan ma głos, nie, pan ma rację, pani nie ma racji, albo odwrotnie, no ale nagle sytuacje, w której Niemcy stają się stroną tego konfliktu i cała Europa mówi, że ci Niemcy, no nie są do końca bezstronni, trochę nie pomagają z Ukrainie, pomagają Rosji, no nagle tracą ten swój podstawowe narzędzie budowania polityki. No i teraz pytanie, jaki to będzie miało wpływ na Unię Europejską, no bo oczywiście jest tak, że to w kwestii praworządności to nie jest tylko wygodne narzędzie dla Niemiec, bo to jest bardzo wygodne narzędzie dla takich państw jak Holandia czy Austria, bo przecież takim dogmatem czy taką zarzutem łamania zasad praworządności można dość wygodnie obarczyć nie tylko Polskę, która ja jestem bardzo krytyczny wobec reform wymiaru sprawiedliwości promowanych przez ministra Ziobrę. Natomiast jak popatrzymy sobie na te zasady, no to bardzo łatwo jest pokazać, że ta praworządność ona jest tak we Włoszech, w Grecji, w Hiszpanii, w Portugalii, czyli przypadkiem wszędzie tam, gdzie trzeba byłoby wysyłać europejskie pieniądze. Tak? I to jest bardzo wygodny pretekst, żeby pokazać, no chętnie byśmy pomogli, no ale tutaj są pewne zasady, a jeżeli chcecie te pieniądze, no to pozwólcie nam jednak te zasady wdrażać. No, klasycznym przykładem jest Grecja, która w zasadzie od 2010 roku jest państwem półsuwerennym, tak? No bo te polityki gospodarcze greckiego rządu muszą być nieustannie konsultowane z liderami Eurogrupy i Banku Centralnego Europejskiego. Więc pokazuje to, że te państwa, zwłaszcza tej skąpej piątki, w tym zwłaszcza Holandia i Austria, ale też Niemcy, bo przecież Holendrzy zwykle mówią to, czego Niemcom nie wypada, no będą starały się wykorzystywać ten argument. Też w kontekście o czym mówiliśmy, tego niemieckiego społeczeństwa, które nie chce płacić na tych biednych Greków, Hiszpanów czy Włochów, żeby pokazać, no my byśmy się dzielili tym naszym dobrobytem wynikającym z integracji walutowej w strefie euro, no ale jednak musicie wpierw prowadzić pewne cywilizowane zasady rządów prawa, takie jak w Niemczech, żebyście byli godni, żeby te pieniądze otrzymać. No i tutaj dochodzimy do pytania o to, jak właściwie Polska powinna kształtować przyszłość swoich relacji z Niemcami, które przez te 30 lat zbudowały sobie tutaj ogromną pozycję poprzez to, że mamy niemieckie banki, niemiecki kapitał, niemieckie sklepy, mamy zdominowaną przez Niemców w dużym stopniu Unię Europejską, mamy presję na przyjęcie euro chociażby i tak dalej. Mamy mnóstwo niemieckich think tanków, niemieckie fundacje pakują tutaj ogromne pieniądze w finansowanie przedsięwzięć, które będą zgodne z niemiecką racją stanu. Jak tak naprawdę powinniśmy w tej sytuacji kształtować swoją politykę wobec Niemców, którzy, jak mówisz, instrumentalnie w znacznym stopniu chcą nam pewne wymogi kulturowe narzucać. No, jak powinniśmy kształtować swoją suwerenność również suwerenność ekonomiczną, mam tutaj na myśli względem niemieckiego kapitału, bez jakiegoś nieracjonalnego zrywania czy myślenia kategoriami historycznych resentymentów? My możemy budować dzisiaj sojusz z Amerykanami, zwłaszcza w tematyce bezpieczeństwa, natomiast Ameryka jest stąd daleko. Kiedy ten imperium rosyjskie upadnie, a w moim przekonaniu w perspektywie kilku lat upadnie, no to naturalnie to zaangażowanie amerykańskie w Europie będzie słabnąć. Ono teraz wzrosło, ale to jest tylko chwilowe. Niemcy tu zostaną z nami na zawsze, więc z tymi Niemcami trzeba się umieć ułożyć. Ja mam wrażenie, że Niemcy są też na nas skazani, nie tylko na nas, ale też na inne państwa naszego regionu. i zwłaszcza po tym dołączeniu Ukrainy do świata zachodu, a w moim przekonaniu skutkiem tej wojny prędzej czy później będzie przesunięcie granic zachodu o te 1000 kilometrów na wschód za Dniepr, to Niemcy będą i ekonomicznie, i tak geostrategicznie skazani na współpracę z naszym regionem i trzeba Niemcom pokazać, że ta współpraca musi się odbywać na nowych zasadach i że Niemcy muszą się nieco tą marżą podzielić, bo to głównie jest pytanie o to, kto będzie dzielił marżę, tak, gdzie ta marża będzie zostawała i że ta współpraca z naszym regionem może być dla Niemców opłacalna, ale żeby ona była opłacalna, ona musi być bardziej partnerska i bardziej podmiotowa. To jest oczywiście zadanie na lata, natomiast wydaje mi się, że świadomość tego zaczyna rosnąć w tym najmłodszym pokoleniu niemieckich ekspertów, najmłodszym pokoleniu niemieckich elit politycznych, które nie mają już takiej świadomości, poczucia, że one teraz mają pewną powinność wobec Polski i innych państw regionu z powodu wojny, ale ta powinność się przekładała na taki dość silny paternalizm. Tak? I tego już nie ma, bo dla przeciętnego młodego Niemca Polska jest takim samym innym krajem jak Szwajcaria, Francja, Austria, w sensie nie ma tego doświadczenia już wojny i to stwarza tak naprawdę pewną szansę, żeby potraktować Polskę jako kraj, który no, nie jest przedmiotem niesienia kaganka cywilizacji, tylko jest jakby normalnym partnerem, który można budować normalne relacje i na których tych relacjach można po prostu zarabiać. I to jest ogromne wyzwanie dla Polski, żeby oczywiście być wymagającym wobec Niemiec, wobec niemieckich elit politycznych i też pomagać tym starym niemieckim elitom politycznym w jakimś sensie, czy inaczej, tym młodym niemieckim elitom politycznym rozliczać tę starą elitę polityczną, która właśnie jest mocno paternalistyczna, ale budować więzi, budować relacje z tym młodym pokoleniem, zwłaszcza z takimi politykami jak politycy zielonych, tak? z tym nowym pokoleniem, no po to, żeby w ogóle była płaszczyzna do budowania bardziej podmiotowych, partnerskich relacji, bo my od Niemiec nie uciekniemy i Niemcy nie uciekną od nas, tak? Czyli jesteśmy naprawdę na siebie skazani na dobre i na złe. No pytanie tutaj, na ile symetrię, bo symetria tutaj jest, no bo dla nich opłacalne mogą być również relacje mało partnerskie z nami. To nie lubię. Ostatnia sprawa, jaką chciałem Cię zapytać, no to jest to, o czym wspomniałeś na początku, czyli Ameryka. Piszesz tutaj ciekawie o Hassliebe niemieckich wobec Ameryki. Niemcy są Ameryką z jednej strony zafascynowani, a z drugiej strony ewidentnie ich jakby polityczna strategia przez ostatnie kilkadziesiąt lat zjednoczenia Niemiec była nastawiona na emancypację jednak rosnącą od Waszyngtonu. Z czego to wynika i czy to się teraz może zmienić, czy Niemcy po prostu będą starały się tak kurczowo trzymać tego swojego starego paradygmatu relacji z Rosją, dystansowania się od Ameryki, jakiegoś takiego siedzenia na kilku stołkach naraz tak długo, jak to będzie możliwe? Ja bym powiedział inaczej, to znaczy wydaje mi się, że jednak Niemcy mimo tej swojej retoryki i takiej no właśnie love-hate relationship z Amerykanami, no jednak były reprezentantem amerykańskich interesów w Europie. Ta idea partnerstwa w przywództwie, którą zapoczątkował George Bush senior z Helmutem Kohlem w 1989 roku, ona trwała, tak, ona mocno trwała przez te kilkadziesiąt lat i tak naprawdę wydaje mi się, że Waszyngton, gdyby Berlin zdecydował, że dalej chce taką rolę pełnić, Waszyngton byłby zadowolony. To znaczy, że to jest taka opcja defaultowa dla amerykańskiej polityki, że Niemcy tutaj im układają pewne klocki w Europie. Natomiast pytanie, czy Niemcy będą tego chciały, no bo Niemcy zaczęły się emancypować, zaczęły grać na tą autonomię strategiczną, zaczęły budować właśnie tą equidistans, tak właśnie, za politykę równego dystansu wobec Stanów i wobec Chin i Rosji. I ja nie wiem, co Niemcy wybiorą, czy jednak wygra pragmatyzm, a pragmatyzmem dzisiaj jest no jednak powiedzenie z Waszyngtonem, no to się przepraszamy i wracamy do dobrych relacji, czy jednak wygra jakiś taki społeczna niechęć wobec tych Amerykanów. No też Amerykanie im nie ułatwiają, ja przypomnę, że to posiedzenie NATO w Ramstein, w bazie amerykańskiej w Niemczech, podczas którego kilkadziesiąt państw świata miało deklarować wsparcie militarne dla Ukrainy, zostało zorganizowane na niemieckiej ziemi bez zgody, czy znaczy bez takiej aktywnej zgody niemieckiego rządu, tak? Czyli to było takie no, trochę pstryczek czy policzek dla Niemiec. Patrzcie, my teraz wam tutaj na waszej ziemi zrobimy konferencję, podczas której zapowiemy wysłanie broni, nawet takiej ofensywnej broni na Ukrainę. Więc Niemcy mają powody, żeby tych Niemców czy tych Amerykanów nienawidzić. Natomiast to jest pytanie, czy oni będą chcieli te relacje odbudowywać, tym bardziej, że tak jak mówiłem, 40% niemieckich aut sprzedawanych jest w Chinach, ale te kilkadziesiąt procent jest też sprzedawanych w Stanach Zjednoczonych. Tak? I Niemcy sobie nie mogą pozwolić, żeby stracić i chiński, i amerykański rynek. Więc gdybym był przedstawicielem Związku Niemieckiego Przemysłu, powiedziałbym do niemieckich polityków, no dobra, już pohasaliśmy z tymi Chinami, ale teraz jest sytuacja podbramkowa i trzeba jednak wrócić do tej matki karmiącej, którą pierś same przez ostatnie kilkadziesiąt lat, czyli trzeba wrócić do Waszyngtonu. Ale czy tak się stanie, na to pytanie jakby nie mam jednoznacznej odpowiedzi. Tym bardziej, że też tak jak mówiłem o tych nowych niemieckich elitach politycznych z taką nadzieją, no jednak ci zieloni są... no nie są aż tak bardzo proamerykańscy, tak? Oni jednak są zwolennikami takiego mocno europejskiego kursu z Francją i patrzą tak z umiarkowanym entuzjazmem na odbudowywanie relacji transatlantyckich, więc ten amerykański transatlantycyzm nie jest czymś oczywistym, tak? To nie jest tak, że to się musi wydarzyć. Jasne. No tutaj wielu komentatorów zwraca uwagę na zielonych, na to młode pokolenie i to na pewno jest temat, do którego będziemy wracać. Za dzisiaj bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem był dr Marcin Kędzierski, ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Bardzo dziękuję za Twój czas. Dziękuję, dobrego dnia. I Państwu dziękuję za wysłuchanie naszej rozmowy. Zachęcam do subskrypcji naszego kanału, zachęcam do wsparcia naszej pracy. Ja się nazywam Kacper Kita, bardzo Państwu dziękuję, do usłyszenia.